Witam moi drodzy. Dzisiaj opowiem Wam o pewnych pryncypialnych zasadach, które należy stosować, o których należy pamiętać podczas regulacji popularnych linek, czyli jak wiemy z poprzedniego filmu cięgieł Bowdena. Cóż w tym takiego jest zagadkowego? Moi drodzy, wielokrotnie zdarzyło mi się widzieć, jak nawet w serwisach, jak mechanik dokonuje regulacji sprzęgła czy regulacji linki gazu, bo jak wiemy w motocyklach dzisiaj praktycznie zostały tylko te dwie linki, najczęściej. Dokonuje tych regulacji, kiedy kierownica skręcona jest do oporu w jedną stronę. Zaraz Wam powiem, dlaczego taka regulacja pozbawiona jest sensu. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, kiedy mówiliśmy o tym, jak zbudowana jest elastyczna linka sterująca, jak zbudowane jest cięgło Bowdena. W środku znajduje się linka stalowa, plecionka. Na zewnątrz jest ciasno zwinięta sprężyna. Dzisiaj już nie jest to najczęściej drut, dzisiaj jest to taka zwalcowana jakby blaszka. No i oczywiście pokryte to jest koszulką ochronną z tworzywa sztucznego, która nie dopuszcza zanieczyszczeń i która utrzymuje wewnątrz środek smarny. Dzisiaj rzecz jasna dochodzą też jeszcze specjalne silikonowe końcówki, które nie dopuszczają, by w miejscu, gdzie linka wychodzi z pancerza, żeby tamtędy dostawało się zanieczyszczenie. Zdarzają się też konstrukcje, które samą linkę, tą, która przemieszcza się wewnątrz pancerza, też mają pokrytą na przykład teflonową koszulką. Ale to wszystko odnośnie konstrukcji. Natomiast dla nas istotna jest pewna cecha wszystkich linek elastycznych, wszystkich cięgieł Bowdena. Otóż moi drodzy, kiedy zginamy linkę, kiedy zginamy taką sprężynę, taką spiralę, kiedy zginamy ten pancerz, bo on jest tą integralną, nadającą geometrię tej zasadzie częścią, to długość tego pancerza rośnie. Tak jak tutaj możecie zobaczyć to na tej przesadzonej grafice, która ma za zadanie, wyolbrzymiając to zjawisko, pokazać, na czym polega ten mechanizm. Po prostu długość pancerza wzrasta wraz z kątem jego ugięcia. Jak już się pewnie domyślacie, za tym idzie całe mnóstwo różnych konsekwencji. A zatem luz, który wyregulujemy na przykład na mechanizmie sprzęgłym, który wyregulujemy na mechanizmie sterującym przepustnicą, uzależniony jest od ugięcia linki. A ugięcie linki z kolei uzależnione jest w bardzo dużym stopniu od położenia kierownicy. Linka sprzęgła, która idzie do lewej klamki, potocznie tak nazywając, chociaż jest to po prostu dźwignia sprzęgła. Będziemy nazywać to klamką, tak jak większość motocyklistów to robi. Biegnie właśnie do lewej części kierownicy. A zatem, im bardziej kierownicę skręcimy w lewo, tym kąt ugięcia tej linki będzie większy, tym bardziej ta linka będzie zgięta. Spójrzcie, jak duże to ma znaczenie. Z kolei, kiedy kierownicę skręcimy w prawo, to tą linkę sprzęgła, która musi być wygięta tutaj mniej więcej w okolicy główki ramy pod kątem prostym, oczywiście na pewnym promieniu, wyprostujemy praktycznie, prawda? No bo ta lewa manetka pójdzie nam prawie do przodu przy skręcie w prawo. A więc linka będzie prawie wyprostowana. Skoro długość pancerza zmienia się wraz z kątem ugięcia, to ma to ogromny wpływ na regulację. Z kolei w przypadku linki gazu mamy dokładnie odwrotną sytuację. Biegnąc od mechanizmu przepustnicy do z kolei prawej części kierownicy, do prawej manetki, jest ugięta pod kątem prostym na pewnym promieniu w prawo, a więc skręcenie kierownicy w prawo sprawia, że ta linka gazu jest bardziej wygięta. Skręcenie kierownicy w lewo sprawia, że jest bardziej wyprostowana. Dlatego, moi drodzy, w motocyklach obowiązuje żelazna zasada regulacji
linek, gazu i sprzęgła dokonujemy, kiedy kierownica motocykla ustawiona jest do jazdy na wprost. Tylko i wyłącznie. Nie ma od tego ustępstwa. Bo w tej pozycji te linki będą najczęściej właśnie pracować. Dlatego, jak wspomniałem na początku, dokonywanie regulacji przy kierownicy skręconej w jedną stronę. Najczęściej jest to strona przypadkowa, bo akurat tak jest wygodniej mechanikowi, bo kiedy mechanizm sprzęgła jest po lewej stronie, no to lepiej jest obrócić kierownicę w prawo, bo przynajmniej nie można się uderzyć głową o lewą manetkę. Kiedy jest z prawej strony, no to się skręca kierownicę w drugą, bo tak jest wygodniej. Możliwe, ale jest to pozbawione sensu. Kierownica na wprost. Ale co więcej, warto też jest sprawdzić, czy przy większym ugięciu linki nie nastąpi skasowanie tego luzu do zera, bo do tego dopuścić nie można. A zatem dokonujemy regulacji luzu sprzęgła. Jednocześnie musimy sprawdzić, czy jeśli skręcimy kierownicę do oporu w lewo, czyli ten luz będzie nam malał, im bardziej kierownica jest skręcona w lewo. Skręcamy do oporu w lewo i sprawdzamy, czy ten luz nam nie zniknął. Bo jeśli znikną, to znaczy, że mechanizm wyprzęgnika będzie już naciskał na sprzęgło. A tak nie powinno się dziać przy żadnym ułożeniu kierownicy. Tutaj zwracam uwagę, że czasem dziesiątki milimetra, dziesiętne części milimetra przy regulacji sprzęgła sprawiają, że w niektórych motocyklach jest to granica pomiędzy tym, że biegi będą wchodzić dobrze lub będą wchodzić fatalnie. Dlatego precyzyjna regulacja sprzęgła jest bardzo konieczna. A zatem dochodzimy do jeszcze jednego czynnika. Otóż w wielu motocyklach luz na klamce sprzęgła zwiększa się po rozgrzaniu silnika. A zatem, po raz kolejny, jak już się domyślamy, regulacji należy dokonywać na rozgrzanym silniku. Bo przecież wtedy chodzi nam o to, żeby sprzęgło pracowało poprawnie, kiedy jedziemy motocyklem, a nie kiedy motocykl stoi sobie zimny w garażu, prawda? A więc nie tylko kierownica na wprost, ale też rozgrzany silnik. W których to motocyklach tak jest? A to już musimy sprawdzić sobie sami, czy w naszym motocyklu to zjawisko zachodzi. Zmierzmy sobie, po jeździe przyjeżdżamy, zmierzmy sobie luz na klamce sprzęgła. Czy różni się od tego, jaki zmierzymy na drugi dzień rano przed uruchomieniem silnika? Jeśli się różni, no to wiemy, że musimy dokonywać regulacji na gorącym silniku. Albo kiedy raz dokonamy regulacji na gorącym silniku i zmierzymy i ustawimy sobie taki luz, jak zaleca producent, będziemy wiedzieć po wystygnięciu, o ile się zmniejszył. I znając tę wartość, będziemy mogli już na przykład w swoim motocyklu regulować sprzęgło na zimno. Do tej wartości, którą zmierzyliśmy po regulacji na gorącym silniku. Tutaj jeszcze podkreślę, że ten właśnie luz, który ma ogromny wpływ na pracę skrzyni biegów pracującej bez synchronizacji, o sprzęgłach kłowych, może mieć też charakter bardzo indywidualny. To znaczy, że w jednym motocyklu taki luz, który ustawimy, będzie sprawiał, że skrzynia będzie pracować świetnie. Natomiast w innym egzemplarzu tego samego modelu może się okazać, że będzie potrzebna korekta, bo takie samo ustawienie sprawi, że skrzynia nie będzie pracować zbyt dobrze. To też musimy sprawdzić już sobie sami. Bacząc zawsze, by mechanizm wyprzęgnika po prostu nie zawisł na lince, to znaczy, żeby w żadnym położeniu kierownicy, a konkretnie w lewym skrajnym, nie doszło do całkowitego skasowania luzu na mechanizmie sprzęgła. Ten luz zawsze musi być. I tutaj kolejna rzecz, druga linka, linka gazu. A więc, moi drodzy, tutaj też oczywiście dokonujemy regulacji tego luzu manetki przy kierownicy ustawionej na wprost. Ale z drugiej strony tak samo musimy skręcić kierownicę do oporu w prawo, czyli ugiąć tą linkę maksymalnie, aby sprawdzić, czy przy takiej pozycji również mamy luz na manetce. Dlatego
jeśli zauważymy, że na przykład wolne obroty w naszym motocyklu zależą od położenia kierownicy, kiedy skręcimy kierownicę w prawo, obroty rosną, to znaczy, że przepustnica wisi na lince. A więc mamy za mały luz linki przepustnicy. Musimy go zwiększyć. Tego typu rzeczy trzymajmy w pamięci przy regulacji, jeśli chcemy, żeby ta regulacja była skuteczna, zrobiona tak, jak należy. Moi drodzy, linki w swoich motocyklach możecie profesjonalnie wyregulować przy okazji przeglądu w serwisach autoryzowanych dealerów firmy Motorland w całej Polsce. Kymco, Benelli, Keyway. A na dzisiaj to już wszystko.